Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem Grzegorzem Braunem. Witaj Grzegorzu, szczęść Boże. Daj Boże, kłaniam się Państwu. Grzegorzu, wyszedł jakiś taki sondaż amerykański robiony na rzecz angielskojęzycznego wydawnictwa, które wychodzi chyba w Warszawie, dotyczące stosunku Polaków do wojny na terenie Ukrainy, do inicjatyw różnych pokojowych, powiązania też tej sytuacji wojennej z zakończoną podobno niedawno pandemią. Wyszły tam bardzo ciekawe jak gdyby odpowiedzi. Okazuje się, że połowa, w niektórych wypadkach trochę ponad połowa, w niektórych przy innych pytaniach trochę nieco poniżej połowy, ale Polaków ma już dosyć tego jednostronnego zaangażowania w ten nie nasz konflikt na Ukrainie. Tak, to nawiązujesz do tego sondażu, to się nazywa chyba Warsaw Enterprise Institute i to badania dotyczące wojny, ujawniające obawy i badania dotyczące poglądu na rozwój sytuacji wewnętrznej z uwzględnieniem tego, co my ze swojej strony nazywamy ukrainizacją Polski. To badanie sondażowe chyba tak tego nie ujmowało, ale zdaje mi się, że w jednej i drugiej sprawie to robi wrażenie, to jest znaczące, no bo okazuje się, że nieprawdą jest, jakoby osoby postrzegające wyraźnie groźbę wplątania Polski w konflikt wojenny na wschód od nas, czy przeniesienie tego konfliktu na terytorium Polski, i osoby postrzegające niebezpieczeństwo zatracania tożsamości narodowej przez Polaków w obliczu naporu ukrainizacji, banderyzacji, że te osoby stanowią jakiś promil, margines nieistotny dla całokształtu, który jest entuzjastyczny, ukrainofilski, hurra patriotyczny, gotowy na zaangażowanie w naszą wojnę, prawda? Taka jest narracja oficjalna, politpoprawna, jedynie słuszna wykładnia, a kto by temu się sprzeciwiał, kto by to kwestionował, kto by w ogóle jakieś pytania zadawał, może nawet niekoniecznie podchwytliwe i podstępne pytania, no to jest ruski agent, zły człowiek, zły Polak, niekatolik. Taka jest narracja oficjalna. A tu okazuje się, że jednak połowa Polaków w różnym stopniu odbiera te trendy jako zagrożenie. No i ja nie wyrażam tutaj radości z tego powodu, że tak się dzieje, bo to jest to, przed czym przestrzegałem. To jest zagrożenie, o którym mówiliśmy. Mówiliśmy o nim, kiedy w połowie ubiegłego roku prezentowaliśmy program Stop Ukrainizacji. Mówiliśmy o tym, że te trendy muszą doprowadzić do zaognienia sytuacji. Ekstaza propagandowa, która skutecznie została narzucona ogółowi przez media i politykę, przez układ dominujący, tutaj w pełnej zgodzie Zjednoczona Urze Prawica i totalna opozycja. Nikt
Nikt nie śmie nie być Ukrainofilem, nikt się nie upomni o biało-czerwoną, o należne jej miejsce w Sejmie, ani w innych urzędach. No więc ta nirwana nie trwa wiecznie i ludzie po prostu przeglądają na oczy, okazują się realistami większymi od wielu tęgich głów, analityków, komentatorów sceny politycznej z tak zwanych poważnych mediów. Dlaczego? No dlatego, że ludzie i ludziska są w bliższym kontakcie z rzeczywistością, kiedy odbierają rachunki. Kiedy odbierają rachunki, to daje do myślenia. Rachunki za gaz, prąd, rachunki na stacji benzynowej, wreszcie ceny w koszyku domowym, rodzinnym. Inflacja oficjalnie już weszła na poziom 16%, gdy tymczasem wiemy, że od roku już, a od pół roku zdecydowanie te ceny poszybowały i dla koszyka domowego zakupy w sklepie na rogu to jest inflacja liczona, no myślę, że najmarniej to jest kilkadziesiąt procent w przypadku niektórych produktów, a gdyby właśnie wyłączyć to, co tam w tych rządowych wyliczeniach jest brane pod uwagę, to znaczy towary nie będące i przedmioty nie będące przedmiotami pierwszej potrzeby, takie jak powiedzmy telewizor, to nie kupuje się co tydzień telewizora, czy lokomotywa, której normalny człowiek raczej nie kupi swoim dzieciom pod choinkę, chyba że zabawkę, no to jeśli to wyłączyć, to ta inflacja dawno już przekroczyła 20% i kto wie, może jest w okolicach 30%, a w niektórych przypadkach znacznie więcej. No państwo to też obserwujecie. No więc ceny, inflacja, problemy z dogrzaniem własnego domostwa i doświetleniem, to daje ludziom do myślenia. I jak się rozglądają dookoła, no to nie mogą nie dostrzec tego, że skoro wszystko dla frontu ukraińskiego, skoro można rozbroić Wojsko Polskie i zadłużyć następne pokolenia po to, żeby Polska kontynuowała rolę bezpośredniego zaplecza frontu, linii komunikacyjnej i żyranta długów ukraińskich w tej wojnie, to ludziom daje do myślenia, dostrzegają to. Dostrzegają i powtarzam, nie cieszy mnie to jako obraz pewnej tragedii narodowej, prawda? I to, że ta tragedia staje się czytelna dla naszych rodaków, no to na pewno jest, to jest dobra wiadomość, to, że wielu ludzi otworzyło oczy. Oczywiście, że mainstream to komentuje w ten sposób, że to, prawda, ta straszna propaganda moskiewska, ta dezinformacja, no proszę, zobaczcie, jaka ona jednak skuteczna, skoro tutaj Polakom tak bardzo potrafi w głowie zawrócić, no ale przecież, szanowni państwo, my jesteśmy odcięci przez lokalnego warszawskiego wielkiego braciszka Kamińskiego. Jesteśmy odcięci od jego pomagiera Żaryna juniora. Jesteśmy odcięci od mediów innych niż politycznie poprawne, anglosaskie, eurokołchozowe i warszawskie koncesjonowane media. Tutaj nie ma przekazu. No i dlatego jest taka straszna dziura w niebie, jak dr Leszek Sykulski i Sebastian Pitoń ruszają z akcją billboardową "To nie nasza wojna". No to jest też, ileż tych billboardów będzie, umówmy się, PiS już pewnie wykupił większość tego, co w ogóle jest dostępne w przestrzeni reklamowej zewnętrznej pod najbliższe wybory. Banda
Banda Czworga, czyli jej uczestnicy od strony totalnej opozycji, wzięli swoje. No więc ileż tych billboardów, ileż tych banerów na jakichś płotach prywatnych Polaków można wywiesić? Ale okazuje się, że i to jest groźne. Okazuje się, że jakakolwiek luka w systemie, jeśli się pojawia, jest groźna dla tego systemu propagandowego. No i, no i ciekawa sytuacja się pojawia, no bo rozdziew między tą rzeczywistością, a właśnie tak zwanymi nastrojami społecznymi, opinią publiczną, jakoś tam jednak mierzalną w tych sondażach. Te sondaże, trudno ich nie uznać za wiarygodne, właśnie dlatego, że to są mainstreamowe sondaże, że to tam jacyś badacze, tęgie głowy z Uniwersytetu chyba Warszawskiego też się nad tym pochylają, prawda, no i ich to strasznie martwi. I różne lewackie i prawackie ośrodki propagandowe biją na alarm, jaka ta wraża propaganda jest skuteczna. No ale, ale zobaczcie Państwo, to, to w gruncie rzeczy iskierka nadziei i nuta optymizmu, że rok tej nawalanki, takiej już zupełnie jawnej, otwartej, tej, tego preferowania wszędzie i wiecznie obcego interesu narodowego kosztem polskich obywateli, no bo tam, gdzie jedni są preferowani, tam drudzy są dyskryminowani, ten rok i wszystko krew w piach najwyraźniej nie działa. System nieszczelny. No więc będą ten system uszczelniać. Zobaczymy, jak jeszcze uszczelnią. I tutaj swobodnie kontynuuję wypowiedź. Tutaj ustawa inwigilacja plus inwigilacja, totalna inwigilacja 2.0 turbo plus. To jest projekt ustawy, który wstępnie oprotestowaliśmy rozgłośnie. My, Korona, Konfederacja, w zespół środowiska niezależne, pani Justyna Socha organizowała już zjazd patriotów z różnych stron do Warszawy na ten tydzień, kiedy to ten projekt miał wejść na wokandę parlamentarną. Ale nie wszedł. Ale nie wszedł, dlatego że w przeddzień na komisji cyfryzacji nie został utrącony, ale został skierowany do tak zwanego wysłuchania publicznego. Ja Państwa zachęcam, zapraszam i agituję. Możecie się zgłaszać do udziału w tym wysłuchaniu publicznym. Szanowna redakcja, niewątpliwie jako czynnik społeczny zorganizowany, ale także i prywatnie obywatele mogą się zgłaszać do udziału w wysłuchaniu publicznym. Zgłaszać się to znaczy wysyłać zgłoszenia na adres Sejmu, sekretariat Komisji Cyfryzacji. Posiedzenie z wysłuchaniem publicznym ma odbyć się 6 marca, więc jest jeszcze czas. Przybywajcie, czy samemu zabrać głos, czy wziąć udział w zgromadzeniu, które będzie tego dnia i będzie tam manifestacja, myślę, tak długo, jak długo będzie trwało to wysłuchanie publiczne. To jest, może nie wszyscy odnotowali, to jest ustawa, która pod pretekstem rozmaitych tam eurokołchozowych regulacji w świecie elektroniki i łączności elektronicznej wprowadza zaszyte tam rozmaite łajdackie czarcie zapadki. PiS wprawdzie już rozgłasza, że o, tam sami się wycofali z niektórych i brawo my, sukces. No, działacze Konfederacji chodzili po biurach PiSu, działacze Korony odwiedzali posłów PiSu. To była taka akcja ogólnopolska. Niektórzy, jak to zwykle bywa, z wielkim zdumieniem dowiadywali się, że poparli taką ustawę, że ich klub taką ustawę, ich rząd taką ustawę proponuje, bo to jest rządowy projekt. I niektórzy nawet tam na stronie deklarowali, że tego nie poprą. No zobaczymy, jak będzie w głosowaniu. Ale co tam jest? Co tam jest najbardziej niesłychanego, czego jeszcze nie było? Mianowicie władza pragnie mieć możliwość
już nie tylko inwigilowania poprzez sieć, telefon, całą aktywność na komunikatorach, w mediach społecznościowych, bo to oni robią. Tak długo, jak długo te media istnieją, to oni to robią. I robią to pod różnymi tam, z różnymi, w różnych formach, uzyskując pozór legalności, nadając tym działaniom. No, na przykład w taki sposób, że w teorii, żeby założyć podsłuch i uzyskać, sięgać do danych, czyli wyegzekwować od operatora sieci, jakiejś telefonii czy serwerowni, uzyskać dostęp do danych, trzeba mieć na to zezwolenie sądu. Ale w bezpiece robią to podobno tak, że pod pretekstem szkolenia, funkcjonariusze, jacyś pewnie młodzi adepci, tak, tego fachu, dostają rzekomo przypadkowe numery, rzekomo przypadkowych osób po to, żeby opracować te osoby pod kątem, pod jakim służby tego akurat potrzebują. Otóż oni to robią. Pegasusy, prawda? Totalne inne narzędzia z... Ale Bliskiego Wschodu. Tak, o właśnie. Chcą to najwyraźniej wstecznie i na przyszłość podżyrować. Chcą mieć carte blanche na to. Powtarzam, już nie tylko inwigilacja, ale także moderacja. Moderowanie, czyli możliwość wyłączenia. Możliwość wyłączenia, uwaga, bez żadnego nawet blankietu z prokuratury czy sądu, bezpieka, wyobrażam sobie, że mailem czy wręcz na telefon, ma mieć prawo zażądać od operatora sieci wyłączenia danego osobnika czy środowiska w ciągu 6 godzin. W ciągu 6 godzin, tak to zostało w tej ustawie zapisane. No więc co praktycznie z tego by wynikało? Praktycznie by wynikał może na przykład problem w prowadzeniu takiej telewizji, bo jeśli ona się znajdzie na liście zagrożeń terrorystycznych, antypaństwowych, a przecież śledząc bujną twórczość Żaryna Juniora, no to bardzo łatwo sobie wyobrazić, że... No właśnie 3 dni temu zlikwidowano mój kanał. A no proszę. Po raz 9 od 2019 roku. No to trafiony, zatopiony, prawda? To oczywiście tutaj ręka rękę myje, tutaj wielki brat, policja i bezpieka, post-PRL-owskie, podają sobie ręce, często dosłownie sobie podają ręce z wielkim bratem, którego siedziby są z drugiej strony globusa, tutaj ekspozytury, prawda, Google, YouTube, Facebook i co tam jeszcze, prawda. Mówię, dosłownie sobie podają rękę, no bo tam pan Mateusz Jakub Morawiecki ma jakieś związki rodzinne, tak, jedną z szefowych. Przynajmniej z szefowych jednej z tych agent wielkiego brata. I problem byłby z prowadzeniem takiej telewizji, ale problem byłby także ze zorganizowaniem takiej manifestacji, jak ta, na którą Państwa zapraszam na dzień w imieniu pani Justyny Sochy na dzień 6 marca. Zapraszam na Wiejską, no i pytanie, czy jak ta ustawa przejdzie i jak ten zapis nie zostanie z niej wyłączony, czy przypadkiem już w tej kampanii wyborczej, w którą de facto wkroczyliśmy właśnie, w tej kampanii wyborczej nie okaże się, że niektóre grupy, społeczności, organizacje, niektórzy komentatorzy, niektórzy po prostu uczestnicy polskiego życia publicznego zostaną na guzik czy na telefon z bezpieki wyłączeni. I komu się potem poskarżymy? No mamie, zawsze można się poskarżyć, tak? Procesować się w sądach post-PRL-owskich można dowolnie długo. Ja właśnie, prawda, po 3 latach doczekałem się wejścia na wokandę
jednej ze spraw, w których zdecydowałem się dochodzić moich dóbr osobistych, prawda? To po 3 latach sprawa wchodzi na wokandę. Odbyła się pierwsza rozprawa, termin następnej na lipiec. Więc jeżeli tak w tym sezonie wyborczym okaże się, że ta ustawa, totalna inwigilacja zaczyna działać, no to może to rozwiązać rozliczne problemy władzy już teraz, już od zaraz. I dlatego bądźcie Państwo przy Wiejskiej 6 marca i dlatego zgłaszajcie się do Sekretariatu Komisji Cyfryzacji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej jako obywatele mający wolę uczestniczenia i zabrania głosu w wysłuchaniu publicznym zarządzonym na dzień 6 marca. PiS po prostu przegrał głosowanie o to wysłuchanie publiczne, bo to komisja głosuje, nie dopilnowali. Była równowaga głosów za i przeciw i w tej sytuacji, ponieważ to jest kwestia formalna, to głos przewodniczącego waży. A przewodniczący z opozycji totalnej i w związku z tym się wahnęło. I mamy to wysłuchanie publiczne. Brawo! No właśnie, żeby nie było tej możliwości wyłączenia jednym telefonem czy jednym przyciśnięciem guzika, co w przypadku takich nadawców jak ja się zdarza. No 3 dni temu zlikwidowano mi kolejny już 7 czy 8 kanał od 3 lat. Były tam programy, które zostały oskarżone o to, że to są nieprawdziwe informacje medyczne i to były programy, w których występował m.in. ojciec Norkowski, pani doktor Mikołajewska. Sprawa śmierci mózgowej, tak, przemysłu transplantacyjnego. Czy również doktor Jaśkowski, którego film zdjęto mi na początku stycznia tego roku. Ale także, i to 80% tych zarzutów w ostatnich latach związanych jest z tak zwanymi nieprawdziwymi informacjami medycznymi, a nieprawdziwe są takie, które są niezgodne ze Światową Organizacją Zdrowia, z Ministerstwem Zdrowia i tak dalej. A około 20% dotyczy spraw ukraińskich. I tu akurat zdjęto mi film 2 miesiące temu, którego współautorem, bo rozmawiałem z tą osobą, była doktorantka pani Sylwia Gorlicka, która mówiła na temat zbrodni wojennych na Ukrainie. Okazuje się, że czegoś takiego jak zbrodnie wojenne na Ukrainie, zwłaszcza popełnione przez Ukraińców, coś takiego nie istnieje i musi być wyrugowane. No tak, tak. No to jeżeli zlikwidowano Cika, no to gdzie my teraz jesteśmy? No wiesz, moje kanały istnieją na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK, a także mam taki zapasowy kanał, który właśnie od 2 dni ożywiam na YouTubie. Prawdopodobnie stworzę jeszcze jakiś kolejny, natomiast na razie na tych kanałach wymienionych i co najmniej już na jednym kanale takim zapasowym, który przestaje być kanałem zapasowym na YouTubie, ten film się pojawi w ciągu najbliższych 2-3 dni. Szukajcie Państwo. No, to są te walce, które na nas jadą, prawda? Z jednej strony projekt pandemiczny i wielki traktat WHO, który ciągle jest w agendzie. To ciągle myśmy przez moment czubek tej góry lodowej nam się wynurzył, kiedy to w ubiegłym roku jeszcze takie były alarmujące sygnały właśnie o tym, że to już za chwilę zostanie przegłosowane przez Międzynarodową Organizację Zdrowia. Ten traktat, który by miał prezesa tej organizacji wyposażać w prerogatywę kapłana egipskiego, który będzie ogłaszał pandemię czy inne plagi. Drugi walec, no to jest wojna i koszta, w które Polacy są
wpędzani. Oczywiście tych walców, których silniki są rozgrzane i one zaraz mogą na nas być puszczone, jest większa ilość. No, sprawa tresowania Polaków poprawnością polityczną i polityką historyczną przez państwo położone w Palestynie i organizacje żydowskie, głównie w krajach anglosaskich, no to w każdej chwili może wrócić na pierwsze strony gazet. Roszczenia, no pytanie właśnie, czy przypadkiem już ich nie spłacamy, tak? W naturze, czy przypadkiem kontrakty, które są podpisywane, już nie wchodzą w zakres tego interesu. Trzeba się więc mocno trzymać. Jeśli będą wybory, jeśli nie zostanie wprowadzony stan wojenny, co bardzo łatwo sobie wyobrazić, no to trzeba pozostać w tej realnej grze, ponieważ jeśli nawet nie może to zmienić wszystkiego na lepsze, no to zdaje mi się, że doświadczenia ostatnich lat są takie, że zmienia o tyle, że pewne rzeczy nie przechodzą bez echa, że pewne rzeczy można podyktować do protokołu i są jednak pewne informacje, na które można zwrócić uwagę, korzystając z forum parlamentarnego. Sam postawiłem pytanie, czy będzie stan wojenny. No, miejmy świadomość, szanowni państwo, że to jest jedna z podstawowych opcji, które rządzący muszą mieć na stole. Oni muszą to rozważać, prawda? Pan generał od Wojsk Obrony Terytorialnej, Kukuła, został mianowany dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Tak, generał, który stworzył te szeregi pod wieloma względami piękne i wzruszające entuzjazmem polskiej młodzieży i nie tylko młodzieży patriotycznej, no ale przecież prawnie te wojska są wyjęte z sił zbrojnych, ponieważ są podległe bezpośrednio ministrowi obrony terytorialnej. No więc pytanie, czy ta rękojmia lojalności, którą przez lata tej działalności na tym odpowiedzialnym stanowisku generał Kukuła dawał rządzącym, czy ta rękojmia lojalności będzie teraz ważna, równie ważna na tym nowym stanowisku? Jak wprowadzić stan wojenny? No, szanowni państwo, widzimy po doświadczeniach pandemicznych, że wcale niekoniecznie wyjeżdżając czołgami na ulicę, zwłaszcza, że aktualnie nie ma czym wyjechać, prawda? Z całą pewnością tego sprzętu byłoby dziś rażący byłby niedostatek, żeby wprowadzić taki pełnoskalowy, że tak powiem, kinowy stan wojenny. Ale doświadczenia z pandemią pokazują, że wystarczy wprowadzić ten stan wojenny w telewizorze i wielu ludzi usłucha. Wielu ludzi samemu zamknie się w domu, prawda? I więcej z niego nie wyjdzie. No, do dzisiaj ludzie, niektórzy starsi ludzie nie widzieli się ze swoimi wnukami. Od kiedy im ogłoszono, że to jest groźne dla życia jednych albo drugich. Więc stan wojenny, żeby wprowadzić, wystarczy jakaś prowokacja, jakaś rakieta albo cokolwiek innego. Nie trzeba też tego stanu wojennego, bo to byłoby kosztowne, no bo stan wojenny rodzi zobowiązania finansowe Skarbu Państwa wobec ludzi, których interesy zostaną w jakiś sposób, możliwość kontynuowania działalności zostanie jakoś ograniczona. Więc może wystarczy wprowadzić stan wojenny w jednym albo dwóch województwach. Na przykład u mnie na Podkarpaciu albo na Lubelszczyźnie. I przy okazji sprawa wyborów jest rozwiązana. No właśnie, bo jak się wprowadzi na kawałku chociaż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan wojenny, nawet w jednym powiecie, to już wybory parlamentarne i do Senatu
nie mogą być przeprowadzone. Kalendarz, w całym kraju. Kalendarz wyborczy uległby zrolowaniu, skasowaniu. Po jakimś czasie Sejm musi podżyrować taki stan wojenny, a potem o jego ewentualnym przedłużeniu również decyduje Sejm. No ale gdyby tak, ogłosiwszy ten stan wojenny, odłożywszy zatem ad calendas graecas wybory, gdyby tak, puśćmy wodze fantazji, rząd przekształcił się w rząd wielkiej koalicji zgody narodowej. Z odwołaniami do 20 roku, Witos, prawda, ściągnięty do Warszawy. I ja myślę, że w tym aktualnym Sejmie pod dostatkiem jest takich chętnych, bo wygłodniałych po stronie totalnej opozycji liderów, którzy, prawda, ujadają na PiS jak te psy przy siatce, co im się w pewnym momencie kończy i potem, prawda, podwieją ogon i udają, że się nie widzą. Więc taka to jest ta totalna opozycja. No więc weszliby do tego rządu zgody na rządu technicznego, zgody ocalenia narodowego, no to potem z kolei zwiększyłaby się w tym Sejmie liczba interesantów chętnych, żeby podżyrować ewentualną prolongatę takiego stanu wojennego. Ja oczywiście takie political fiction tutaj rozsnuwam. No i jakby się to stało, no to już hulaj dusza, piekła nie ma, to znaczy byłoby naprawdę dużo czasu, żeby zrobić generalne porządki. Żeby jednych pozamykać, dla przykładu, prawda? No na przykład nikomu tutaj źle nie życząc, ale szanowna redakcja na pewno, skoro szanowna redakcja jest na krótkiej liście do wyłączania, ale także i do kuszenia ewentualnymi, prawda, tam, bo rozmawialiśmy z panem redaktorem o tym funduszu prawicowym. Patriotycznym. Funduszu patriotycznym, prawda, że były takie propozycje. Więc wtedy można by ostatecznie ta lista nominowanych przez Żaryna juniora na ruskich agentów i zagrażających bezpieczeństwu państwa, nominowanych przez juniora, a nie przekupionych przez seniora, no czyli to wszystkich można by gdzieś tam zapakować w plener jakiś, wywieźć i spokój. I wtedy by się odwołało taki stan wojenny. My moglibyśmy się ewentualnie, no na przykład ja po ogłoszeniu telewizyjnym czy twitterowym delegalizacji mojej partii, puszczam wodze fantazji, prawda? Takie rzeczy można by zrobić. Ogłosić, że to właśnie bardzo niebezpieczne, to pachnie terroryzmem. I po prostu ogłosić, że się wszczyna procedurę, na przykład delegalizacji. No i po wszczęciu takiej procedury delegalizacji, patrz pan, no na przykład, co mogłoby się wydarzyć, ja nie podpowiadam nikomu, ale tak sobie wyobrażam, Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby po prostu niektórych list nie zarejestrować. I wtedy znowu moglibyśmy się poskarżyć cioci, która tego na pewno cierpliwie wysłucha, i do sądu moglibyśmy się poskarżyć, i wtedy nawet jeśli tego dożyjemy, to za jakieś 7 lat może Trybunał Strasburski nam przyzna rację, ale nie weźmiemy udziału w wyborach najbliższych i następnych, i jeszcze kolejnych następnych. Zobaczcie Państwo, jak to łatwo można zrobić. Łatwo, bo to będzie przekonujące, jeśli nie otrząśnie się naród dostatecznie szybko. To, że jest możliwy taki efekt otwierania oczu, uszu, no to widzimy właśnie z tego sondażu, od rozmowy, o którym zaczęliśmy. To jest możliwe, więc wyobrażam sobie, że to okno możliwości ze strony władz, ono jest obecnie ciągle jeszcze szeroko otwarte, ale ono się będzie przymykać, dlatego że nie potrwa tak długo ta dzisiaj z pozoru niczym nieograniczona możliwość ściemniania ludziom w reżimowym telewizorze i opowiadania najdzikszych, szerzenia najdzikszych urojeń i insynuacji w mediach. To nie będzie w nieskończoność trwało. Więc
PiS ze swoją partią, ze swoją bezpieką, ze swoją otuliną propagandową na pewno mógłby ulegać pokusie takiego postawienia, skierowania do realizacji takiego scenariusza stanu wyjątkowego. Na pewno mógłby pozyskać, jak powiedziałem, interesantów po stronie totalnej opozycji, bo totalna opozycja tak naprawdę przecież nie chce teraz brać władzy. Nie chce brać władzy, bo te długi, ta katastrofa strukturalna, katastrofa państwa polskiego, to na pewno nie jest nic kuszącego. Oni by chcieli, żeby samemu się pożywić, zwłaszcza z tych pieniędzy eurokołchozowych. Chcieliby, żeby troszkę wywrzeć zemsty, co najmniej medialnej, ale myślę, że tu do żadnego osądzania nikogo to nikt się nie pali, bo oni są wspólnikami, prawda, tego dzieła. Jedna rzecz, to będzie paradoks, że jedna dobra wiadomość, że PiS zrobi lub nie zrobi nam stan wojenny wyłącznie jak ambasada przy ulicy Pięknej każe albo nie każe. Na dziś tak to wygląda. Na dziś tak to wygląda, że mogą ulegać takiej pokusie, ale powinność swojej służby rozumieją. I wygląda na to, że na razie bezalternatywny nasz sojusznik amerykański stawia jednak na kontynuację, utrzymując różne tam w gotowości zmianę, ekscytując totalną opozycję po to, żeby mieć bicz do dyscyplinowania PiS-u, prawda? Bo gdyby nie groźba utraty władzy, no to tam wszędzie się wkradnie kompletne bezchołowie. To zresztą już i tu widać, prawda, te właśnie to szykowanie sobie przez niektórych z góry upatrzonych pozycji, także rozmaite przekształcenia majątkowe, czyli transfery pieniędzy pod zakup jakichś nieruchomości. Tamte wille, to się strasznie PiS oburza, że jak można zacnego ministra Czarnka tutaj wywoływać do tablicy o te wille. Tam jest taki zapis, że nie wolno sprzedać takiej willi, która będzie za te pieniądze z ministerstwa kupiona dla jakiegoś zacnego, bardzo patriotycznego albo katolickiego przedsięwzięcia. Nie można sprzedać przed upływem 15 lat. No to śmialiśmy się wczoraj z kolegami w ławach sejmowych, że to akurat aż dzieci podrosną. To wtedy będzie można. Wtedy będzie można. Wtedy będzie można sprzedać. No właśnie, te wybory albo my jeszcze nie wiemy, ich perspektywa się oddala, albo idą szybkimi krokami. No i tak niespodziewanie, oglądając ostatni sondaż CBOS-u, stwierdzam, że rozmawiam z przedstawicielem piątej siły politycznej w Polsce. Sondaż polega ten na tym, że nie biorą pod uwagę żadnych koalicji. Tak, czyli PiS bez koalicjantów to jest około 30%, Platforma bez koalicjantów 20%, potem jest oczywiście Polska 2050, to się chyba nazywa Hołowni, potem my się jest... śmiejemy, Polska Ludowa 2050. Potem jest Kosiniak-Kamysz i jego PSL, a na piątym miejscu Konfederacja Korony Polskiej. Z najwyższym poparciem ze wszystkich partii mniejszych, które wchodzą albo w skład Konfederacji, albo w skład koalicjantów, czy to PO, czy PiS-u, czy PSL-u. No tak, my tu niewątpliwie, szanowni państwo, obejrzyjcie sobie ten sondażyk. Jeszcze raz powtórzę, że to jest wycenienie partii politycznych, jeśli zostały porozpinane z tych sojuszy, koalicji, konfederacji, w których funkcjonują. No i tam rzeczywiście jest, jeszcze nie na pudle, ale Korona jest na piątym miejscu. No nie wiem, brawo my. Oczywiście my zbieramy premię za to, że mamy w szyldzie słowo Konfederacji.
Konfederacja Korony Polskiej. Konfederacja Korony Polskiej. No, dobre natchnienie. Dobre natchnienie nami kierowało, kiedyśmy z Włodzimierzem Skalikiem i przyjaciółmi tę partię zakładali. Na potrzebę chwili, kiedy już właśnie nie można było dłużej, nie można już było dłużej łudzić siebie i innych, że nie chcemy uprawiać polityki partyjnej, bo chcemy działać ponadpartyjnie, społecznie, bo robiliśmy właśnie, realizowaliśmy program pracy organicznej przez organizację Pobudka. No, jak się powiedziało A, trzeba było powiedzieć B, jest partia stworzona. Partia ta ma nazwę Konfederacja Korony Polskiej. I poparcie prawie 3% respondentów. I tak, niezależnie od tego, że to jest premia za Konfederację w tytule, no to ja się bardzo cieszę, że jednak rzetelna praca i lojalne współtworzenie Konfederacji przez nas, że one tym zaowocowały, że my w ogóle jesteśmy w tym sondażu. Tak na to należy spojrzeć. Że w ogóle jesteśmy w tym sondażu. Partii politycznych w Polsce zarejestrowanych jest naprawdę całkiem spora ilość. Niektórzy trzymają w gotowości tam gotowe partie, które nawet takie transakcje następują, że ktoś komuś udostępnia partię już istniejącą, której potem nazwę się zmienia, no bo to jest pewien ambaras, cały proces rejestracji. No więc to, że Korona w tym sondażu jest wyceniana tak ładnie, a nawet z pewnego punktu widzenia imponująco, no to ja się bardzo z tego cieszę. Nie byłoby korony, gdyby Korona nie była w Konfederacji. Gdyby wespół w zespół z naszymi koalicjantami Konfederacji nie tworzyła i taka jest praktyka naszego działania i takie jest nasze dążenie i planowanie. Ten plan to jest Konfederacja. Przy okazji zapraszam Państwa do śledzenia konwencji, uwaga, już wyborczej. No przedwyborczej, bo wybory nie zostały jeszcze ogłoszone, więc kampanii się nie prowadzi, ale jest konwencja Konfederacji 18 lutego w Warszawie. 18 lutego. Oczywiście będziecie Państwo mogli śledzić przebieg tego wydarzenia, w którym wezmą udział towarzysze partyjni spod znaków Konfederacji. Konwencja Korony, czy konwencja całej Konfederacji? Całej Konfederacji. Całej Konfederacji. 18 lutego, Warszawa, rzecz jasna, dostępne w sieci. Będziecie Państwo mogli, mam nadzieję, być świadkami wydarzenia, które otworzy kolejny sezon konfederacki, jeśli posłużymy się taką nomenklaturą ze świata popkultury i show biznesu. Konfederacja, sezon piąty. Uwaga, sezon piąty już, tak, naszego serialu, który mam nadzieję wzbudził Państwa zainteresowanie, jakieś emocje od czasu do czasu, nawet jeśli nie zawsze pozytywne, to przecież jest ciekawie. Ja bilansuję te 4 lata już zamknięte Konfederacji zdecydowanie na plus. I sezon piąty się zaczyna. W toku. Tak. Bo Konfederacja ukonstytuowała się właśnie w pierwszych miesiącach przed roku wyborami 2019. Do Europarlamentu. Ma Konfederacja, tak, wybory do Europarlamentu, potem po eurokołchozowych wybory parlamentarne, no i w tych pierwszych byliśmy pod kreską, a w tych drugich nad. Koło trwa, jako jedno jedyne do tej pory nie zmieniło swojego składu, a nawet się rozszerzyło w sposób nieoczekiwany. O przedstawiciela Kukiz 15. Tak jest. Wicemarszałek, bądź co bądź. Bądź co bądź.
bądź co bądź. No, współtwórcy Konfederacji, bardzo istotni inicjatorzy takiego zbliżenia i kuluarowego knucia, które doprowadziło w końcu właśnie do wyjścia niektórych posłów jeszcze w poprzedniej kadencji formacji, też weszli do Sejmu już w ósmej kadencji. Nie wszyscy pamiętają, że koło Konfederacja istniało jeszcze w Sejmie ósmej kadencji. Jeszcze poprzedniej kadencji. No, to zaprosiłem na konwencję Konfederacji 18 lutego, w samo południe. W Warszawie. W Warszawie. Tak jest. To może tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Braun. Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Wzajem. Kłaniam się Państwu. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Tak jak mówię, na ten moment mamy tylko techniczne, takie zapasowe konto na YouTubie, ale mam nadzieję, że to się w ciągu 2-3 dni zmieni. Te konto to jest po prostu Centrum Edukacyjne, taka jest nazwa. Jest tam niecały 1000 subskrybentów, jest tam kilkanaście filmów chyba, czy może już nawet kilkadziesiąt, ale to było konto, które było jak gdyby na czarną godzinę i ta czarna godzina nadeszła w tym tygodniu. Zachęcam do oglądania naszych filmów także na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na Wkontakcie, na Facebooku, więc w różnych miejscach. Jak ktoś chce, to nas znajdzie i może oglądać, ale na wszelki wypadek sugeruję subskrybować wszystkie te kanały, no bo tak jak widać, one raz się pojawiają, raz znikają. Polecam naszą księgarnię CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, myślisklep.pl, a tam między innymi płyta Iwana Komarenki, stawką jest wolność. Dostałem egzemplarz z dedykacją od autora. Od autora. Bardzo dziękuję. Dedykacja była napisana na pierwszej stronie, ale jest też dedykacja wydrukowana na odwrocie. Podziękowania dla posła Grzegorza Brauna, Justyny Sochy oraz mecenasa Arkadiusza Teteli. Te trzy osoby są wymienione z imienia i nazwiska. Pan Iwan Komarenko jest weteranem szeregu pięknych akcji, ponieważ bywanie w tym gronie z rodakami na ulicach polskich miast, bo to nie tylko Warszawa była przecież, w latach 20-22. Walki z narodem polskim pod pretekstem walki z mniemaną pandemią, to nie była rzecz premiowana przez mainstream w żadnym wypadku. No i pan Iwan ponosi tego do dzisiaj. Spotkały go różne nieprzyjemne sytuacje. A jeśli dodać do tego jeszcze właśnie całą tę nawałę propagandową już od roku wojenną, no to sięgnięcie po tę płytę jest na pewno gestem, który warto wykonać. Zachęcam do nabycia w cep-sklep.pl. Także książki. Ostatnio mieliśmy konferencję historyczną dotyczącą Jędrzeja Giertycha. Między innymi książka Hiszpania bohaterska, owoc pobytu Jędrzeja Giertycha w Hiszpanii w czasie wojny domowej w latach 1936-30. Można czytać do pary, tak, i równolegle z w hołdzie Katalonii Orwella. Tak, prawda? Jest. Bo to ludzie z dwóch, z antypodów, z różnych biegunów. W polskiej literaturze, kto tam jeszcze? Pruszyński, Ksawery. Pisał na ten temat, akurat parę miesięcy temu zmarł syn pana Ksawerego Pruszyńskiego, pan Aleksander, znany jako Aleksander Graf Pruszyński. On wydawał różne ciekawe tematy książki. Akurat leży tu książka Aleksander Graf Pruszyński. Ile Żydzi Polakom zawdzięczają? Wieczny odpoczynek. Zmarł w Mińsku białoruskim. Nie wiedziałem. Ponieważ tam miał rodzinę i swego czasu był chyba nawet kandydatem na prezydenta w wyborach na Białorusi. Tak.
Polecam bardzo ważną książkę Myśl polityczna Jędrzeja Giertycha, pióra Piotra Piesiewicza. To jest taki działacz narodowy, też przedwcześnie niestety zmarły. Polecam książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa, wydane przez Centrum Edukacyjne Polska. Ostatnia książka to Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego PAKS-u, a kolejna to będzie właśnie książka dotycząca Jędrzeja Giertycha. Również książki o kulisach II wojny światowej, gdzie między innymi teksty Grzegorza Brauna. Książki w serii Gorące tematy, pokażę dwie: Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street oraz Masoneria, czyżby papierowy tygrys. Bardzo polecam te książki. Z innych wydawnictw polecam wydawnictwa Myśli Polskiej. Trzy ostatnie to jest tak: Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie. Pokazuje, jak bardzo aktualna jest ta refleksja Romana Dmowskiego na temat tych krajów. Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna. Bardzo ważna książka, zbiór publicystyki. A także Aleksandr Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny. Sugeruję, żeby książkę Dugina czytać razem z jego wywiadem, którego udzielił Mateuszowi Piskorskiemu. Obowiązkowo przyjadę do Gdańska, taki jest tytuł tego wywiadu. Tak powiedział Aleksandr Dugin, gdy się dowiedział, że pani prezydent Gdańska razem ze środowiskami ukraińskimi, trójmiejskimi zaangażowała się w ukrócenie spotkań, które promowały książkę, o której przed chwilą mówiłem. Polecam też inne książki, tutaj stojący słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Myślę, że bardzo ważna pozycja. Wyszły cztery tomy tego słownika. Każdy z tych tomów to kopalnia wiedzy na temat no właśnie przedstawicieli, wybitnych przedstawicieli polskiego obozu narodowego, a także książka, która tu obok stoi, Od Kaina do Lenina. Książka napisana przez pana Henryka Pająka. To jest część większej całości, która pokazuje, że Rosja była pierwszą ofiarą rewolucji bolszewickiej i o ogromie zbrodni dokonanych i na narodzie rosyjskim, ale także na innych narodach po rewolucji bolszewickiej. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać i rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo darowizną wspierać działania statutowe, edukację, media, wydawnictwa, bardzo prosimy o wpłaty na numer konta widoczny na pasku, na dole ekranu, zwłaszcza teraz, gdy musimy od nowa, od zera, jak syzyfowa praca, wykonywać ją, budować nasz kanał YouTube'owy, bo inne kanały na szczęście ocalały, ale kanał YouTube'owy ma największe zasięgi, więc w tej chwili jesteśmy od dwóch dni na etapie budowania od zera czegoś, co już nam 8 razy przez ostatnie 4 lata zostało zburzone. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.